Cześć, Bill. Wiesz, kogo dzisiaj mam w tutorialu? Powiedz, kogo? Twoją zabójczą żonę. Cześć, Kaja. Hej. Cieszę się, że w końcu z nami jesteś. Wykonamy makijaż, który robiłyśmy ostatnio i wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Chciałam powiedzieć ten słynny hollywoodzki make-up. Dokładnie tak. A wyglądałaś jak kto? Uma Thurman, Angelina, złote czasy Hollywoodu w jednej osobie. No tak, czyli dlatego go tworzymy, żeby pokazać, jak powstaje taki makijaż. To co? Działamy. Działamy. Wiem, że skóra jest oczyszczona, nawilżona, dlatego przychodzę od razu do podkładu. Jesteś opalona. Gdzie byłaś? Nerdy, liniowe. Właśnie. Wiadomo. Dlatego będę musiała mieszać dwa podkłady, bo nie mam tak ciemnego, ale nie za ciemnego, a z kolei ten jaśniejszy jest za jasny. Kochana, więc... jak ty namieszasz, to zawsze sukces. Tak, więc zaczynamy od naniesienia podkładu na całą twarz. Również dekolt troszeczkę wezmę i pokryję podkładem, żeby on był mniej czerwony. Troszeczkę. Troszeczkę. Wszystko wyrównamy. Mamy słodką różową gąbeczkę. A czym nakładasz podkład? Tą słodką różową gąbeczką? Nie. A czym? A to tajemnica. Nie, wiesz co, paluchami najczęściej. Właśnie. A to też nie jest wcale zły sposób. Ja jestem doskonałą nieprofesjonalistką, jeżeli chodzi o malowanie, słuchaj, nawet oczy maluję palcem, więc w ogóle, wiesz, nie rozmawiajmy o tym. Że zarówno pod oko, jak i na górną powiekę będzie jaśniejszy od podkładu, żeby odświeżyć buzię, żeby nadać takiego wypoczęcia. Nie wiem, czy tak robisz, ale to jest akurat bardzo fajna rzecz na wieczór, jak rozjaśnimy sobie właśnie całą tą część pod okiem. Ja widziałam twój tutorial, i teraz Magda powie, nie możemy nakładać tego korektora tylko pod oko, tylko musimy go rozłożyć też obok nosa, ponieważ ktoś będzie wyglądał jak? Panda! Tak! Brawo! Jestem dobrą uczennicą. Dokładnie. Wspaniale, że mnie wyręczyłaś. Ja ci tak podrzucę, wiesz, kwestię. Jeśli chodzi po prostu opalam w wielkich kolorach i reszta to zostaje czerwona konsekwentnie, a pod oczami jest po prostu automatycznie. Ale to też dobrze z jednej strony, wiesz, tak, że tak robisz, bo to jest bardzo delikatna skóra, więc dobrze jej nie opalać, bo będą szybciej zmarszczki pod okiem się robiły. Modelowanie na mokro. Przepraszam. Nie, 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 to ładnie się. Tak, modelowanie twarzy. Czy robiłaś to kiedyś? Nigdy na mokro. No bo najprościej jest na sucho. Wszystkie jesteśmy do tego przyzwyczajone. Jest takie naturalne. A mokro? No lubię, robię jedno i drugie zazwyczaj. Są sama wiesz. Co to powoduje, że to już jest takie jakby pierwsze, bo jak mamy tylko podkład, to jest taka płaska maska. A w momencie, kiedy już zaczynamy modelować, robi się taki efekt trójwymiarowy. Już ta buzia zaczyna się ładnie kształtować, wyostrzamy rysy, kości policzkowe, trochę zwężamy nos, obniżamy czoło. Jest jak Kim Kardashian. Nie, kochani, albo jak Uma Thurman, albo jak Angelina Jolie. Tak zapomniałam. Fatalny wybór, fatalny. A
jaka jest różnica między właśnie konturowaniem na mokro, a na sucho? Bo znam tylko tę metodę na sucho. Przecież na sucho jest zdecydowanie chyba taka bardziej popularna i prosta dla dziewczyn, bo modelowanie na mokro jest zdecydowanie trudniejsze i wymaga większej precyzji. Bardzo ważny też jest produkt, który nie zasycha, tylko jest oleisty, dlatego jestem fanką akurat tego produktu, którego używam teraz. Dziewczyny boją się, że będą plamy, bo dużo łatwiej je zrobić mokrymi produktami. Natomiast ja jeszcze później to spotęguję suchym. To będzie tak jak delikatna mgiełka, takie pierwsze jakby podstawowe modelowanie, a później będę jeszcze potęgowała te miejsca, które chcę wzmocnić na sucho. Rozumiem, że teraz wyglądam jak Indianin. Nie, super wyglądasz. Dobra, nie zostawię się tak. Rozcieramy. Teraz przypudruję skórę pudrem, ponieważ przechodzimy do produktów w kamieniu i pierwszym z nich będzie bronzer. Więc żeby nie zrobić sobie krzywdy, plam, lubię przypudrować skórę i dopiero na taką skórę nanosić ten bronzer, a nie na taką mokrą, która się klei. Co ty mówisz? A co, robisz odwrotnie? Nieważne. To sprawdź w ten sposób, będzie ci łatwiej. Na pewno będzie ci łatwiej rozcinać taki bronzer na nieklejącej się skórze, wiesz? Jakaś podpowiedź. Ale serio, zawsze to była dla mnie wykończeniówka, puder, wiesz? Jak sobie radzisz z bronzerem, to nie ma problemu. Natomiast wiem, że to jest taki bezpieczniejszy sposób, bo łatwiej się go po prostu rozciera na takiej skórze przypudrowanej. No i teraz bronzer, o którym wspominałam chwilę wcześniej. Ten w pięknym opakowaniu. Tak, też się zakochałam. I potęguję te miejsca, które chcę wzmocnić, jeszcze je wyostrzyć. Kości policzkowe każdy zawsze wzmocnisz. Możesz robić rybkę, to zawsze pomaga. Nie daj spokój, później sobie też powiesz, że jakiś dziobę. Jesteś kają. O, właśnie, a powiedz mi, jak ktoś ma takie czoło jak ja, tak? Oczywiście wysokie, inteligenckie, przecież jak lotnisko, to co robi z tym bronzerem? W których miejscach? No, od góry, czyli obniżamy czoło, modelując bronzerem czoło od góry. Okej. A ty modelujesz sobie czoło? Wiesz co, właśnie próbowałam je schlastać jakimś bronzerem. I teoretycznie trzymałam się tej zasady, o której mówisz, czyli jakby przy linii włosów, tak. I tutaj te brzegi. Nie wiem właśnie, czy boki u mnie są dobre, bo przecież ja mam takie jajo w kształcie. Nie, najważniejsze jest góra u ciebie i żuchwa. Więc za chwilę po prostu nie znienawidzisz. Nie, ja po prostu sobie tutaj zapamiętuję. Notujesz to wszystko? Ja obejrzę twój tutorial, a potem już się rozłączymy. Teraz moja ulubiona część, rozświetlacz, wyświecę i twarz, i ciało. Ja to się śmieję, że mnie to by mogli coś nie rano w ogóle w takiej beczce z rozświetlaczem zamoczyć i wyjąć. Tak, kocham rozświetlacz. O Boże, PC Go. No, ale nieważne, chyba bym rozświetlona. To nadaje fajnie lekkości, takiej świeżości skórze. Na lato uważam, że jest to produkt niezbędny. Ale... Magda Pieczonka, wyświetlacza musimy używać tylko, kiedy mamy stosunkowo dobrą cerę. Bardzo brawo! Boże, naprawdę ogląda tutoriale. Ogląda mnie cały czas. Tak, to jest bardzo ważna kwestia. Nie rozświetlamy skóry, która ma zmarszczki i nierówności, bo to spotęguje jeszcze bardziej te nasze niedoskonałości. Ja się świetnie nadaję. Przestań, masz ładną, gładką skórę, tylko opaloną po prostu, czerwoną. Już nie. Dobrze, innym produktem wyświecę ciało.
pudruję skórę pod okiem. Czy to będzie efekt Photoshopa? Dokładnie tak. No patrz, naprawdę się przygotowałaś. Patrz do góry. No jest, to ja się zastanawiam, czy się bać i uciekać, czy zostać. Zostań, musimy dokończyć to dzieło. Przechodzimy do brwi. Postaramy się uzyskać ten sam efekt naturalny. Przechodzimy do makijażu oka. Zaczynamy od czarnej konturówki, położę ją na linię wodną, ale jest jedna bardzo ważna rzecz. Ty masz duże oczy, więc to akurat by się tutaj wielka krzywda nie stała, natomiast generalnie taką kreską nieroztartą pomniejszymy oko. Więc bardzo ważne jest to, aby rozetrzeć tą kreskę z cieniem i zaraz to zrobię. Najpierw wyrysuję, patrz do góry. Mów mi stop, jak będzie was słuchała za bardzo. Jak to jest możliwe, że oko może nas wilgotać od wewnątrz? No może, patrz. A to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze będę się raz wilgotała później. Ale to zobaczysz w swoim czasie. Gilgaczmy, nie? Dobrze, teraz rozcieramy tą kreskę z ciemnobrązowym cieniem. Wtedy powiększymy oko z powrotem, aż do góry. Ja ci będę informowała, dobrze? Góra, dół, na wprost. Damy radę. Damy radę. Tak sobie robię tym ciemnym kolorem wzdłuż całej dolnej linii wodnej. I zaraz będę rozcierała trochę większym pędzelkiem i jaśniejszym brązem. O, tym. Dobrze. Ale chciałam ci powiedzieć, że akurat to jest jedyna rzecz chyba, którą potrafię sama zrobić. Która? Właśnie podmalowanie linii wodnej, jak mówiłaś, i później to takie... A dobrze, że rozcierasz. To jest akurat bardzo ważne, bo wtedy otwieramy oko, nie zamykamy. Chociaż wiesz, przy wszystkich moich... rozcieraniach później wyglądam jak słodziej po napadzie. Wiesz, kominiarka, wybuch bomby i tylko ci zostaje takie czarne. Nie, proszę się nie kichać.
Bardzo ważne jest, aby usunąć nadmiar korektora, jeśli jeszcze się zbiera na powiece. To ułatwia później pracę, nie będzie się nic ważyło na oku. Często tak jest, że w załamaniach później zostaje, to się wygląda. Co? Jeszcze? Buh. A, nie wzruszyła się? Taki żarcik. Otwórz. I kącik. Teraz wytuszuję rzęsy i dokleję moje ukochane krętki. Uważam, że to zrobi już swoją robotę. Wykończy jakby makijaż oka, patrz w dół. Ty chyba nie przypadałaś wcześniej za rzęsami, co? Naklejanymi. Wiesz co, nie do końca. Odkryłaś przede mną te, które się przede wszystkim, poza tym, że szybko instaluje, to jeszcze na dodatek super łatwo zdejmuje. A, taki rym. To super, no zaraz będziesz miała z powrotem. Juhu! Ciebie nie chcę wykończyć, ale makijaż oka tak. Zrobię delikatną linię wzdłuż rzęs, aby nie było widać klejenia i zrobię to takim ciemnym brązem. Cały czas ta sama paletka. Zamknij. I ostatni etap to tusz na dolne rzęsy, ale też delikatnie podtuszuję góry. Patrz sobie najpierw. Mów stop. Jak nie będziesz mogła wytrzymać. Nadmiar balsamu z ust. Będzie łatwiej wyrysować konturówką kontur, bo w balsamie ona się ślizga. Jest dużo trudniej. Udajemy, że go nie zjadłam. Udajemy, że go nie zjadłaś. Ostatni etap to usta, ponieważ oko jest podkreślone, usta będą miód, czyli jak najbardziej naturalne. Delikatnie je obrysuję. Czy ty używasz konturówki? Tak. Tak? No to wspaniale. Kontrówka nam ułatwia po pierwsze wyrysowanie ust, ponieważ dużo trudniej jest to zrobić, szczególnie w przypadku mocnych kolorów, równo. I też wtedy nam się nie wylewa poza, bo ona jakby hamuje to, że szminka wypływa poza kontur ust. Mamy gotowy, teraz zawołam postkę, żeby Cię uczesał. Postuś! Zapraszamy! Kuś, kuś!
Madzia już Cię umalowała, więc możemy przejść do następnego etapu, którym będzie Twoja fryzura. Czesanie kuafira. Czesanie kalafiora. Kuafira. Kuafira, kalafiora, nie ważne. Okej, ale poproszę Cię o jedną rzecz, żebyś się rozczesała, bo jak ja to zrobię, to może boleć. Trzymaj mikrofon. Dziękuję. Chciałbym jak najbardziej odwzorować fryzurę, którą miałaś wtedy na tym wyjściu, co wychodziłaś, nie? Co wychodziłam na wyjściu, tak. Na tym wyjściu, co wychodziłaś, co Cię Magda malowała, co tak było tak jak teraz, nie? Tak. Okej. Do tego potrzebuję waru przyborów, czyli prostownicy. Zacznę najpierw rozdzielając sobie Twoje włosy. Zrobię sobie sekcje tak zwane. Okej. I zerknę z piłką. Mamy rozczesane włosy i bierzemy sobie jedno pasmo, bierzemy prostownicę, mam taką fajną prostownicę, która jest bardzo dobra do robienia fal, ponieważ jest zaokrąglona i grzeje się z dwóch stron, od środka i na zewnątrz. Nie powiedziałeś mi tego wcześniej. No dobra, nie łap tutaj. Łapię pasmo i poziomo zakręcam pod kątem 90 stopni i przeciągam. Właśnie postój, bo powiedziałeś mi dzisiaj bardzo ważną rzecz. No. Ja się zastanawiałam, jak uzyskać efekt takich fal, a zawsze zakręcałam włosy w pionie. I to jest właśnie błąd. Jeżeli chcemy uzyskać taką jednolitą falę łączącą się, tak a la lata 20, wtedy zakręcamy wszystko pod jednym kątem w poziomie. I kolejne pasmo zakręcamy tak samo, przeciągamy. Dobra. Okay. Robimy kolejną separację. Spinamy sobie spinką. Proszę. I łapiemy pasma. Musimy pamiętać, żeby wszystkie pasma, które łapiemy, były mniej więcej tej samej średnicy. Zawijamy raz i przeciągamy. Istotne jest to też, żeby nie mieć zbyt grubej prostownicy, bo jeżeli mamy zbyt grubą prostownicę, ten skręt nie będzie taki, jaki chcemy uzyskać. Będzie po prostu taka delikatna, złamana fala. Zakręcamy. Zabijamy. Przeciągamy do końca. Okej. Okay. Zakręciliśmy sobie już całą głowę. Proszę. Jesteś zakręcona. I teraz podtapirujemy sobie trochę włosy od nasady. O nie, tak. Troszeczkę tylko, żeby się odbiły. Okej, rozczesujemy je. Jak tapir, to jednak robimy na trampa. No troszeczkę. Spryskujemy suchym lakierem. I kolejne pasmo. I kolejne. Kocham tapir. Ja wiem, codziennie go robisz. On się robi sam. Wezmę sobie grzebień o szerokim uzębieniu i rozczeszę włosy od końca zaczynając. Spryskam jeszcze lakierem napuszczającym. Teraz wezmę szczotkę i żeby nabłyszczyć bardziej końce, spryskam ją lakierem i rozczeszę. To sprawi, że włosy nie będą nam się aż tak bardzo przerywały. Dobra, ja skończyłem. Jaka ładna panienka.